Dzień dobry, bajkszełowcy. Witam Was znowu na kanale i zapraszam Was dzisiaj na kolejny odcinek. A w tym odcinku porozmawiamy sobie o tym, jak niedużym kosztem sprawić, aby Wasza szosa była trochę bardziej uniwersalna, trochę bardziej gravelowa i terenowa. Czyli będzie o moim patencie i moim sprawdzonym rozwiązaniu, jeżeli chodzi o opony. No więc, moi drodzy, o co chodzi? Ostatnio za często mówię moi drodzy, muszę przestać. Chodzi o to, że to jest temat, który zawsze gdzieś na początku zimy się pojawia, czy na początku jesieni. W tym roku też się miał pojawić, ale został trochę odwleczony przez temat kradzieży Loki. W każdym razie często rozmawiamy, pytacie o to, co zrobić, żeby swój rower przerobić tak, żeby on tą jesienią i zimą był trochę bezpieczniejszy z jednej strony, a z drugiej strony, żeby pozwalał na więcej. No bo wiele osób ma jakąś tam na przykład starą szosę, którą nie chce się rozstać, na której jeździ cały czas, która w sumie w zupełności nie wystarcza, no ale chciałoby jesienią i zimą trochę z tego asfaltu pozjeżdżać, zobaczyć coś nowego, no albo w okresie tym jesienno-zimowym boi się, że te ich standardowe opony szosowe będą po prostu zbyt niebezpieczne, niewygodne, a poza wszystkim nieracjonalne ekonomicznie, w takim sensie, że po prostu będziecie je często przebijać, no i efekt będzie taki, że po prostu jazda na to nie będzie miała sensu, zakładając, że chcecie pojeździć też po trochę innych drogach niż takie oto piękne, gładkie ścieżki rowerowe. No i tutaj rozwiązań oczywiście jest dużo, oczywiście wiele nowoczesnych rowerów szosowych pozwala na montaż bardzo szerokich opon, czasami nawet do 40 mm, tak to już dzisiaj w szosach jest, no ale umówmy się, że tutaj mówimy często o rowerach, które nie dają takich możliwości. Przede wszystkim o rowerach z hamulcami szczękowymi, bo prawda jest taka, że to właśnie hamulce szczękowe są najczęściej tym głównym ograniczeniem, jeżeli chodzi o montaż szerszych opon w starych rowerach. Oczywiście szerokość widelca, szerokość ramy też, natomiast właśnie hamulce szczękowe są często tym, co Was blokuje. No ale jak się okazuje, są na szczęście na rynku opony, które pozwalają ten problem obejść, w sensie pozwalają uzyskać minimum spokoju i komfortu poza drogami asfaltowymi, dalej mieszcząc się w tym przedziale szerokości, nazwijmy to typowym albo jeszcze dopuszczalnym dla hamulców szczękowych. No i właśnie, drodzy widzowie, ja przed takim problemem oponowym stanąłem przy okazji przeróbki Loki, bo jak pewnie pamiętacie, Loka kiedyś była bardziej gravelem, w sensie ten rower został stworzony bardziej jako gravel, natomiast koncepcja mi się zmieniła w momencie, w którym chciałem wsadzić na niego karbonowy widelec, no i był taki plan, żeby kupić jakiś niedrogi karbonowy widelec, najlepiej używany, no i tak się udało znaleźć ten widelec, no ale trzeba było przerobić rower na szosę. Ja w ogóle myślałem wtedy o tym, żeby z tego roweru zrobić taki rower bardziej do jazdy zimowej czy codziennej, ale w konwencji bardziej szosowej, czyli już nie chciałem szerokich gravelowych opon, bo stwierdziłem, że to i tak bez sensu, odjeżdżenia faktycznie takiego gravelowego mam gravela, a ten rower ma być naprawdę na kiepskie warunki, kiedy i tak nie da się jeździć w jakimś trudnym terenie, tylko te zwykłe drogi stają się trochę trudniejszym terenem. No i właśnie tak do tego roweru wjechał ten karbonowy wideł za 100 zł, kupiony kiedyś, wyszarpany z czegoś. No i razem z tym widelcem musiał wjechać też zwykły szosowy hamulec, jak widać na załączonym obrazku. I ten zwykły szosowy hamulec, jak widzicie, teraz na załączonym obrazku, no nie mieści wiele więcej niż 28 mm, a nawet patrząc po widelcu teraz, to te 28 mm to jest absolutne maksimum tego, co się tutaj mieści. Oczywiście z tyłu sytuacja wygląda inaczej, bo tutaj mamy ten śmieszny hamulec tektroszczękowy, który jest dostosowany do szerokich opon. Tutaj można mega balon wsadzić, no plus rama też wpuszcza nawet 40 mm, no ale przód wymógł na mnie znalezienie opon, które będą z jednej strony szosowe, będą się mieściły w tego typu widelcu, w tego typu hamulcu, z drugiej strony będą jak najszersze, czyli maksimum, co tutaj się zmieści, a przy tym wszystkim będą jako tako dawały sobie radę z jazdą w terenie. Oczywiście tutaj powiedzenie teren jest takim powiedzeniem trochę na wyrost, bo ten teren to po prostu coś takiego, jak teraz widzicie, czyli jakieś takie polne drogi, leśne ścieżki, ścieżki rowerowe w zimie, drogi szutrowe i tak dalej, czyli generalnie gładkie drogi, ale nie drogi asfaltowe, czyli drogi, na których mogą być kamyki, mogą być korzenie, mogą być jakieś ostre rzeczy. No i pojawił się temat, żeby znaleźć opony, które są na takie warunki odporne. No i tutaj pojawił się temat eksperymentalny, ponieważ wiecie, że jestem gorącym zwolennikiem i myślę, że dla wielu osób odkrywcą opon Continental Contact Speed w tych większych szerokościach, czyli 35-40 mm, no ale odkryłem kiedyś, że Contact Speedy są też dostępne w szerokości
28 mm. No i bardzo byłem ciekawy, ile te 28 Contact Speedy mają wspólnego ze swoimi szerszymi braćmi. No i co wam mogę powiedzieć? Mogę wam powiedzieć, że w toku eksperymentów i po w zasadzie dwóch zimach testowania tych opon dochodzę do wniosku, że te opony w zasadzie zachowują się tak samo jak ich szersi bracia. Czyli generalnie rzecz biorąc, to jest tak samo odporna opona, która sobie tak samo dobrze radzi z każdymi warunkami. Czy to są opony, które były katowane w bardzo niefajnych warunkach dla tego typu opon, ponieważ niesprzyjające warunki atmosferyczne, przechowywanie roweru na zewnątrz, na mrozie, nieczyszczenie go po jakichś przygodach z solą i tym podobnymi rzeczami, częste zmiany ciśnienia, plus jazda właśnie w warunkach jakichś takich kamieni, zabrudzonej nawierzchni i tak dalej, soli zimowej. I nic nigdy się nie stało. To jest taka bezcenna opona pod kątem jazdy w zimie, bo opona, w której nigdy nie złapają kapcie. A to jest coś, czego naprawdę nie chcecie doświadczyć jesienią i zimą, kiedy jedziecie na rower w deszczu albo w śniegu i generalnie jest wam zimno, czy nie chcecie doświadczyć tego kapcia. Więc naprawdę te opony sprawdzają się tak jak ich szersi bracia. Generalnie oczywiście są różnice. Różnice przede wszystkim są takie, że ta opona wymaga jazdy na wyższym ciśnieniu. Czyli ja to jeżdżę na tak 4 atmosfery, czasami zdarzało mi się zejść poniżej 4 atmosfer, nic się nie działo, ale już trochę te opony przymulały, więc takie 4 atmosfery przy mojej wadze 75-76 kg to jest optimum, więc łatwo się domyślić, że kiedy już ten teren wjedziecie, to nie jest to super komfortowa opona, to nie jest tak jak 35 czy 40, gdzie tam jest jeszcze dodatkowo balon, duża objętość powietrza i faktycznie jest bardziej komfortowo. Te opony zachowują się trochę jak opony szosowe, z grubą gumą, takie mam wrażenie. Czyli generalnie da się jechać, natomiast absolutnie nie jest to taki komfort typowy dla opon gravelowych. Natomiast to, co jest najważniejsze, to faktycznie te opony nie boją się niczego. Za tę cenę, czyli tam 100-kilkadziesiąt złotych, nawet nie wiem, ile one teraz kosztują, naprawdę bronią się tym, że po prostu bardzo, bardzo trudno jest im zrobić krzywdę. Radzą sobie na każdej nawierzchni, aczkolwiek trzeba oczywiście pamiętać o tym, że tutaj bieżnik tej opony jest dość gładki. Nie są to może takie typowe sliki, ale mamy tutaj taki bieżnik, który jest trochę jak taka piłka golfowa, ma takie lekkie perforacje i on sobie dobrze radzi z taką mniej lub bardziej suchą ziemią, z mokrym asfaltem sobie spoko radzi, natomiast no, kiedy pojawia się oczywiście śnieg, kiedy się pojawia jakieś grząskie błoto, to ta opona się ślizga, bo jest na pewno bliższa slikom niż oponą o jakimś bardziej agresywnym bieżniku. Niemniej jednak naprawdę na tę cenę jest to moim zdaniem najlepszy sposób na przerobienie roweru szosowego, albo takiego, który ma dużo szosowych ograniczeń, na rower, który nie będzie się bał żadnych warunków. Czyli to, gdzie wy jedziecie tym rowerem, zależy w dużej mierze od waszej fantazji i tego, na ile dyskomfortu jesteście w stanie sobie pozwolić. Bo oczywiście będzie trzepało, będzie niezbyt wygodnie, ale macie dużą szansę, a ja mam wręcz poczucie pewności po tych dwóch sezonach, że nie złapiecie kapcia, nie rozwalicie w jakiś głupi sposób tej opony i to jest naprawdę w ich przypadku super. A jeśli interesowałyby was opony o podobnych zastosowaniach, ale bardziej zaawansowanych parametrach, czyli mówiąc w skrócie, chcielibyście opon też o takiej podwyższonej odporności, które nadają się do jazdy po szutrach, a przy tym wszystkim są lżejsze i po prostu szybsze i bardziej zaawansowane, no to też pamiętajcie, że testowany przeze mnie to lato i w zasadzie model, który będzie ze mną dalej, czyli Challenge Strada Bianca, też jest dostępny w takich typowo szosowych rozmiarach, czyli tamte opony będą po prostu lżejsze, będą troszkę bardziej komfortowe, jeśli chodzi o konstrukcję, będą po prostu oponami jeszcze szybszymi niż Continental. Natomiast no to jest już inna półka cenowa. Dla kogoś, kto chciałby zbudować tego typu rower, ale jednak o bardziej, nazwijmy to, wyścigowych parametrach, no to właśnie Strada Bianca w małych rozmiarach też jest tutaj opcją, tylko dużo droższą opcją. Czy w takim razie powiedziałbym, że to są opony idealne na jesień, zimę do tego typu rowerów? No oczywiście, że idealne nie są, bo jednak są oponami, które w jakimś stopniu są kompromisowe. Nie są bardzo drogimi oponami i taką rzeczą, która moim zdaniem jest ich największą wadą, jest to, że ta mieszanka gumy, która tu jest zastosowana, jest bardzo trwała. Opony są bardzo trwałe faktycznie na rozcięcia, natomiast oczywiście są ciężkie. Aczkolwiek to nas teraz nie interesuje, bo zakładamy, że te opony mają być przede wszystkim pancerne i mają sobie dobrze radzić z takimi warunkami właśnie jesienno-zimowymi, więc tutaj ta ich waga nie jest takim dużym problemem, bo naprawdę toczą się zaskakująco dobrze. Myślę, że każdy, kto tutaj dał się kiedyś namówić i zaczął jeździć na Contact Speedach, wie, że te opony naprawdę zaskakująco dobrze i szybko jeżdżą. Natomiast problem jest głównie taki, że ta mieszanka gumy nie jest porównywalna absolutnie z typowymi oponami takimi na mokre czy zimowymi, jeżeli chodzi o przyczepność na tej mokrej nawierzchni. Czyli ja uważam, że nie jest źle, że radzi sobie to na pewno dużo lepiej niż takie typowe szybkie opony szosowe, letnie opony szosowe, nazwijmy to wyścigowe opony szosowe, nazwijcie to jak chcecie, ale nie radzą sobie te opony tak dobrze jak takie opony w stylu, wiecie, Four Season, All Weather i tak dalej, prawda? Czyli te wszystkie jakieś tam Pirelli deszczowe czy Continentale typowo deszczowe, no one jednak na mokrym sobie radzą lepiej. Jest to, myślę,
jeszcze kwestia tego, że tu jest po prostu nie bardzo miękka mieszanka gumy, czyli tutaj ta guma jest dość twarda i nastawiona bardziej na to, żeby była odporna na ścieranie, odporna na przebicia, ale żeby nie, no jednak nie jest to taka mieszanka, która jest w droższych oponach, która jednak też gwarantuje super przyczepność na deszczu, więc o tym trzeba pamiętać. To są opony, które są bardzo odporne na rozcięcia, bardzo odporne na ścieranie, na zużycie, naprawdę takie, na których można polegać wszędzie wtedy, kiedy chcecie mieć święty spokój i naprawdę potrafią sprawić, że rower szosowy jest w stanie przejechać po rzeczach, po których wam by się po prostu nie śniło, że będzie w stanie przejechać, ale trzeba pamiętać o tym, że kiedy będzie jakiś mokry asfalt, mokry liście, a będziecie chcieli wejść w zakręt niczym szaleniec z pełną prędkością, to trzeba pamiętać o tym, że te opony moim zdaniem, a nawet tutaj nawet śmiem twierdzić, że mówię to nie tylko subiektywnie, co obiektywnie, jednak radzą sobie gorzej niż typowe opony na mokre.